Siemano playerzy, po tej stronie Grzechu z listą najlepszych gier kooperacyjnych 2020. Jedziemy! Nie ma takiego więzienia, z którego nie da się zwiać. Ale wiecie, łatwiej jest w duecie. Koniec grypsowania i podlizywania się klawiszą. To czas na wielką ucieczkę i decyzje, które zaważą na dalszych losach bohaterów. Pamiętacie, jak ciężko ubić obcego? Tym razem powinno być łatwiej, bowiem w Aliens Colonial Marines będziemy mogli bronić się przed hordą potworów aż w czteroosobowym składzie. Gdy czujnik ruchu zacznie pikać, wówczas przeładujcie broń. To będzie istna jatka. Kto lubił kontrę? Przedstawiamy wam młodszego brata tego klasyka. Rozwałka i chaos ma wiele imion, jednym z nich na pewno jest Broforce. Rozpikselowane flaki i krew są tu świetną ozdobą dla nieustannej akcji, którą zatrzyma wyłącznie śmierć wszystkich przeciwników. Na Ziemi się nie powodzi. Szkarady z galaktyki bezprawnie napadły na naszą planetę. Jako ostatni żyjący ludzie postawimy kropkę nad i w dziejach ludzkości. Verfall nie ma wybitnej fabuły, ale skutecznie nadrabia to kooperacyjną rozgrywką. Na horyzoncie kolejna nudna domówka? By ożywić imprezę wystarczy jeden komp i gra Keep Talking and Nobody Explodes. Wspólnie ze znajomymi możemy spróbować rozbroić kilka niebezpiecznych ładunków C4, choć nie zawsze przetniemy właściwy kabel. To i tak szykuje się bombowa zabawa. Mamy dla was 4 bilety na egzotyczną wyspę. Problem w tym, że główną atrakcją są tam wygłodniałe zombie. Chyba wiecie, co z nimi zrobić? Do pomocy macie maczety, pałki i różnorodną broń palną. Jest tylko jedna zasada. Nie dajcie się ugryźć. Równowaga we wszechświecie to rzecz święta, nawet w piekle. I dlatego nasi bohaterowie otrzymali misję, by zniweczyć niecne plany ludzka. Zapowiada się typowy slasher niczym Diablo? Dokładnie, ale oprócz ubijania demonów pozwiedzamy piekielne miejscowy pełne zagadek. Jak wyglądałby God of War w wersji 2D? Jak pecetowy Shank. Mamy tu bohatera pałającego zemstą, rozgrywkę skupiającą się na wyrzynaniu przeciwników w pień i klimat rodem z filmów Tarantino. O ile nie mamy uczulenia na widok krwi, będziemy żałować, że gra jest tak krótka. Dlaczego błyskotki należące do dawnych cywilizacji zawsze strzegą zombiaki i mityczne potwory? Bo w każdej przygodzie musi być nutka adrenaliny. Pośród piramid i rozgrzanego piasku wybudzimy ze snu krwiożercze, mumie, minotaury i inne gnidy, które nie oddadzą nam skarbów za darmo. Przy tej grze nauczycie się szanować jedzenie i dziękować mamusi za cieplusi obiadek. W obliczu wielkiego głodu współpraca będzie kluczem do pełnego żołądka. Tylko pamiętajcie, by nie wybierać się na łowy nocą, bo to wy traficie do karty menu grubych bestii. Film Terminator to nie bajka. Bunt maszyn jest jak najbardziej możliwy. Przekonacie się o tym w grze Generation Zero. Choć nie ma tu Schwarzeneggera, to i tak będziemy walczyć o przetrwanie z maszynami zaprogramowanymi do unicestwiania ludzi. To najgorsza część z uniwersum Metal Gear Solid, a jednocześnie jedyna, która pozwala nam razem ze znajomymi cieszyć się fajną rozgrywką. Ewidentny brak Kojimy zniszczył pierwotny klimat serii, ale nie ma tego złego. Fani postapokalipsy, łączcie się w składy. Kto ma ochotę na survival w zimę? Śnieg, mróz i kwadratowe grizzly to nie jedyne atrakcje, które czają się w The Wild 8. W dzikiej Alasce wyjdzie na jaw, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto egoistyczną parówą, bowiem do domu wrócą tylko najsilniejsi ze stada. Tę dziewuchę wszyscy znają. Nawet w 2D jest z niej ostra sztuka. Panna Croft całe życie spędziła na odkrywaniu tajemnic dawnych cywilizacji, więc i tym razem jest nie inaczej. W Meksyku i Egipcie stwory, zagadki i pułapki będą stać na straży wielkich, starożytnych sekretów. Rusek, Niemiec, Brytol i Amerykaniec jadą na wakacje szpiegować nazistów. W T-1000
trakcie okazuje się, że człowiek z wąsikiem lada dzień podbije całą Europę. A my w tej historii jesteśmy ostatnim frontem nadziei. Igrzyska ogłaszamy za otwarte. Łapcie dzidy, łapcie kosy, bo w fantastycznym świecie czekają behemoty, które chcą opanować całą Ziemię. Pamiętajcie tylko, by ruszać na łowy w zgranej grupie. Shadow Warrior 2 to sieczka jakich mało. Czerwony płyn niemal wylewa się z monitora na twarz. W półotwartym świecie zmierzymy się z przeciwnikami z innego wymiaru. Mając pod ręką gwiazdki Shuriken, katanę i broń palną, zapracujemy na złocistą gwiazdkę szeryfa. Wielkie wojny zawsze zapamiętamy pod względem poniesionych ofiar. Niezależnie od motywów władców, to żołnierze ginęli na polu bitwy w imię królewskiej ekspansji. A wy? Ile oddziałów poświęcicie, by przesunąć granice waszego państwa w serii Total War? Koniec II wojny światowej był horrorem dla Führera, ale ten nie poddał się strachu. By odwrócić los III Rzeszy, przywrócił do życia swoich żołnierzy. Co jednak znaczy armia zombie wobec wyszkolonych snajperów, prawda? Wojskowe racje zostawcie w domu, bo dziś ucztujemy w niemieckim piekle. Unravel 2 udowadnia, że w kooperacji najważniejsza jest współpraca. Tym bardziej, kiedy los dwojga bohaterów dosłownie spleciony jest grubą włóczką. Czy wytrzyma ona największe przepaści i najtrudniejsze zagadki? Nie będziemy się rozwijać, zagrajcie sami. Dwóch synów Alma miała. Chyba żaden z nich nie zasłynął z mądrości, a z upuszczania krwi na różne sposoby. Fetel przy użyciu mocy paranormalnych udaje Diabolo. Natomiast Pointman, amator pukawek, sieje postrach ołowiem z każdego kalibru. Batman, Indiana Jones, Kapitan Jack i wiele innych postaci z filmów odegra swoją rolę raz jeszcze, lecz w świecie klocków Lego. W trybie dla dwóch osób możemy przeżyć ich przygody na nowo, mierząc się z ciemną stroną mocy, uciekając przed prehistorycznymi stworami, czy też walcząc z armią Saurona. Okazało się, że Blaskowicz ma aż dwie chore córki. Na OLX-ie nie dostał za nie rabatu i nagle zaginął. Zainteresowanie do nazistów na szczęście przejęły bliźniaczki, których dźwignią handlową jest krwawa zemsta. W okupowanej Francji przypomnimy Niemcom, jak doprowadza się interesy do samego końca. Wyobraźcie sobie starcie kibiców Legii z UKS-em, a będziecie mieli cień pojęcia o tym, co dzieje się w dwóch częściach Vermintide. Mroczna sceneria sugestywnie wzbogaca widok walki na śmierć i życie ze szczurami oraz siłami chaosu, które za nic w świecie nie złożą broni. Koronawirus to przy Kane'ie i Lynchu niegroźny brzdąc. Tych dwóch o wiele szybciej potrafi obniżyć populację ludności, nadto bez użycia nielegalnej spalarni śmieci. Przygoda w Shanghaju jest dość krótka, ale zapamiętamy ją na dłużej dzięki ciekawej oprawie graficznej i kinowej akcji. Szukacie gier z trybem kooperacji pozwalających wcielić się w zawodowych snajperów? Dobrze trafiliście, bo do przegrania mamy aż dwie części Sniper Elite. Oferują piękne finishery ze snajperki oraz brutalne widoki wokół Italii i Afryki. Niezapomniane zdjęcia utrwalimy za pomocą lunety i spustu. Disney spotyka Dark Soulsa. Dziwaczny mariaż gatunków okazał się strzałem w dyszkę. Scenerie ociekające tęczą kolorów i kreskówkowy klimat świetnie współgrają z dynamiczną rozgrywką. Jej celem jest wymagająca walka z bossami z najgorszych koszmarów myszki Miki. SWAT 4 ma już swoje lata, lecz pod względem rozgrywki to nadal najlepszy z taktycznych shooterów. Nigdzie indziej życie antyterrorysty nie było tak kruche i tak realistyczne. Grając w kooperacji nie obejdzie się bez planu działania i wzajemnego osłaniania tyłków. Ojciec Joseph Seed pobłogosławił rozgrywkę dla dwóch osób Far Cry 5 i New Dawn. Możemy wspólnie przejść całą kampanię wraz z pobocznymi aktywnościami, a tych jest wiele. Postrzelamy, karniemy się maszynami, wytresujemy zwierzaka, no i połowimy rybki.
W The Division Nowy Jork i Waszyngton zmieniły się nie do poznania. Ulice niby mniej zatłoczone, a jednak są to miejsca bardziej niebezpieczne niż wcześniej. Wszystko za sprawą wirusa czarnej ospy. Różne frakcje postanowiły zawalczyć o władzę, a my jak zwykle wylądujemy w samym środeczku konfliktu. Kolejna gra, która próbuje być Diablo? Nie tym razem. Choć prezentuje ten sam gatunek hack and slash, to oferuje inny rodzaj historii, grafiki i rozgrywki. To swego rodzaju baśń o walce dobra ze złem, przedstawiona w cieplejszych kolorach i z większą dawką humoru. Strzelać każdy może, a na pewno jeśli chodzi o serię Call of Duty. Tu mamy okazję potrenować z bronią palną w wielu lokacjach i odmiennych realiach, od II wojny światowej aż do wymyślonej wojny w przyszłości. Mamy więc kilka kampanii kooperacyjnych, w których zasmakujemy uroków wojny. Przyszłość kooperacji maluje się w barwach zombie. Będzie zabawa, będzie się działo, kilka nocy pod rząd w Left 4 Dead będzie się grało. Eksterminacja umarlaków pozwoli wam zapomnieć o trudach dnia. Kiedy zombiaczki nas wypatrzą, będziemy myśleć tylko o przetrwaniu. Synchroniczne pływanie, granie i śpiewanie już było. Czas poznać tajniki synchronicznego strzelania w serii gier Ghost Recon. Jak sam tytuł wskazuje, wcielimy się w żołnierzy oddziału specjalnego, których misje są równie niebezpieczne jak ich broń z przyszłości. Twórcy serii strzelanek taktycznych zapraszają nas do Las Vegas. Miejsce to kojarzy się bardziej z jaskinią hazardu, a nie ze strzelaniną z terrorystami. Jednak dzielą ze sobą jedną rzecz – adrenalinę. W tym przypadku będzie ona nam towarzyszyć w trakcie karkołomnych akcji antyterrorystycznych. Każdy z nas marzył o zostaniu milionerem. W wirtualu jest to możliwe dzięki serii Payday, acz na emeryturę zapracujemy w niezbyt legalny sposób. Będziemy napadać na banki, porywać ludzi, kraść i zabijać. Jednym słowem, szykuje się zabawa w policjantów i złodziei w wersji dla dorosłych. Wiedzieliście o tym, że niektóre części popularnej skradanki mają tryb współpracy? Twórcy przygotowali w nich specjalną kampanię do przejścia w duecie. Jako para najlepszych szpiegów zinfiltrujemy bazy terrorystów, uskuteczniając typowy szturm lub ciche egzekucje. Walka z zombie, romanse, mutacje wirusów, wyczyny godne najlepszych kaskaderów. Brzmi to jak dobra zapowiedź filmu z Hollywood, co nie? A tak naprawdę mowa o 5. i 6. części Resident Evil. Capcom napakował po brzegi swojej gry soczystą akcją, od której na samą myśl ślinka cieknie. Nie macie dość polowania na dzikie stwory? Dobra, zbierzcie 3-osobową ekipę i odpalcie Remnant from the Ashes. To kolejna wariacja na temat przetrwania w czasach apokalipsy gatunku ludzkiego. Przegonimy z naszej planety niechciane kreatury, lub na zawsze obrócimy się w proch. Czasami trzeba się odchamić przy grach nie reklamujących agresji i zabijania. W tym przypadku najlepiej dać szansę serii Trine. To baśniowa przygoda dla kilku osób, podczas której malownicze krajobrazy załagodzą obyczaje, zagadki zmuszą do myślenia, a fabuła gry wywoła nie jeden uśmiech. Portal 2 to obowiązkowy tytuł dla fanboyów kooperacji. Wcielimy się tu w 2 robociki próbujące uciec z laboratorium, w którym notabene doskonali się sztuczną inteligencję. Zapomnijcie o typowym strzelaniu do AI, a powitajcie logiczne łamigłówki związane z portalami i prawami fizyki. Uwielbiamy gry, które można przejść na kilka sposobów. Zaliczają się do nich Wildlands i Breakpoint. Pierwsze skrzypce grają tu nieliniowość i otwarty świat. Oferowana rozgrywka przypomina nieco symulator Johna Rambo, z tym, że tutaj nie musimy zaliczać misji w pojedynkę. Klimat serii Gears of War szczególnie oddaje stwierdzenie, że wszystko w niej jest wyolbrzymione. Wielkie chłopy noszące wielką broń i walczący z wielkimi przeciwnikami. W tle równie wielka zagłada, która kończy się ogromną stertą ciał szarańczy. Czego chcieć więcej?
Dobrze wykonany klasyczny RPG to rzadkość, a gdy jeszcze ma tryb kooperacji, to już prawdziwe święto. Więc wszyscy zwolennicy tego gatunku, który ma fantastyczny świat, szeroki rozwój postaci, turową walkę i angażującą fabułę, powinni natychmiast przytulić serię Divinity. Dead Space 3 przestał być horrorem. Na osłodę dostaliśmy jednak tryb kooperacji, który sprawdza się rewelacyjnie. W kosmosie powiewa nutką grozy. To też lepiej zabrać ze sobą kumpla, który na widok nekromorfa zacznie strzelać, zamiast nerwowo ruszać kamerą. Tyle zombie w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. No właśnie, popatrz. Na pectach nigdy wcześniej nie mogliśmy zabić tylu sztywniaków naraz. Dlatego zbierzcie ekipę, przejrzyjcie arsenał i zróbcie rozrywę w największych miastach na świecie. Borderlands to seria, obok której nie można przejść obojętnie. Ma wszystko. Cięty humor, komiksową oprawę z fajną kreską, zwariowane postacie, pierdyliard broni, udany miks gatunków FPS i RPG. Można wymieniać bez końca, ale co najważniejsze, ma genialny tryb do koopa na 4 osoby. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Powiedziałby zombiak, gdyby mógł. Dlatego dobrze, że twórcy Dead Island rozwinęli swoją koncepcję rozgrywki o parkour. W Daylight mamy w końcu wybór. Możemy walczyć do ostatniego ugryzienia lub w chwilach słabości dać dyla na dach. Szatan płakał jak grał, z wiadomych powodów, a my wręcz przeciwnie. Wybijanie demonów daje sporo radości, bo wyskakują z nich fajne perki. Co istotne, nie musimy mieć potwornego pieca do grania w kooperacji. Najlepsze części Diablo odpalimy nawet na kompie z XX wieku. Jak się nie ma co się lubi, to się gra w co się ma. W przypadku gier RPG na dwóch graczy jest w tym trochę prawdy. Outward nie jest idealny, mimo to wiele osób chwali grę za ogromny świat, przyzwoity system walki i mocno survivalowy charakter gry. Może warto dać jej szansę? Sam nic a nic się nie zmienił. Wciąż poważnie podchodzi do kwestii imigracji obcych. Kiedy tylko może, wita ich z pomocą swoich różnorodnych zabawek. Dlaczego by mu nie pomóc? Zachętą niechaj będzie info, że to jedyna seria gier z trybem kooperacji aż na 16 osób. Podróż drużyny Pierścienia już dawno dobiegła końca. Ale w świecie gier znalazło się miejsce na dopowiedzenie kilku wątków, jak i odtworzenie niektórych scen z tego uniwersum. Nie ma mowy o wybitnych dziełach. Jednakże o epickich walkach z orkami? Jak najbardziej. W imię Imperatora zrobimy wszystko. Postawimy choćby stopę w miejscach zapomnianych przez Boga. Jak się można domyślać, hordy potworów i siły chaosu nie przyklepią nam piątki, a co najwyżej spróbują pozbawić nas głowy. Cóż, nie dajmy im dłużej czekać. Zróbmy im wjazd na chatę. Twórcy GTFO sprawdzą naszą odporność na stres. Chcąc nie chcąc, wylądujemy w ciemnych podziemiach z uśpionymi bestiami, których lepiej nie budzić. Ale jak już dojdzie co do czego, to nie róbcie w pampersy. Mamy przecież ostrą amunicję i 3 uzbrojonych po zęby znajomych. Seria Dark Souls to swoisty pomnik ku chwale kooperacji. Nasze kompy nie widziały wcześniej tak trudnej produkcji z gatunku akcji RPG. Często oglądanie napisu You Died jednych odrzuci, a drugich w sobie rozkocha. Stąd Dark Souls to mistrz w wywoływaniu emocji. I choć stanowi kres listy gier kooperacyjnych, to właśnie tę grę zapamiętamy na wieki. Mamy nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i swojej ekipy. Tymczasem łapka w górę i sub. Do następnego filmu, playerzy.